Potrafi rozmawiać i żartować. Stworzony w Ameryce internetowy komunikator robi furorę. To sztuczna inteligencja, która wykonuje polecenia w różnych językach. Jest tak rozwinięta, że pisze skomplikowane teksty na każdy temat. I tu pojawia się problem, bo jak odróżnić wypracowanie napisane przez ucznia od stworzonego przez robota? Cyprian Jopek. W szkołach sztuczna inteligencja za uczniów odrabia lekcje. Niewątpliwie jest to rodzaj oszustwa. Mówi minister edukacji, bo nauczyciele i wykładowcy alarmują. Ten internetowy komunikator, chatbot, potrafi napisać wypracowanie. Nie będzie to wybitne dzieło, natomiast już jak najbardziej zwykły, przeciętny człowiek mógłby coś takiego wyprodukować. Jeżeli komputer za nas może napisać tekst, to cóż nauczyciel w takiej sytuacji sprawdzi? To przykład. Napisz mi 300 słów o krzyżakach i on to zrobi. Program powstał 5 lat temu w San Francisco. Od tego czasu nauczył się kilku języków, także polskiego. Tworzy oryginalne, coraz bardziej skomplikowane teksty. Korzysta z zasobów internetu. Wspomniane wypracowanie o krzyżakach Sienkiewicza napisał w minutę. Będzie miał coraz większy zasób słów i będzie coraz trudniejszy do odróżnienia od rzeczywistego człowieka. Nawet laureatka literackiej Nagrody Nobla. To było dobre. Była pod wrażeniem twórczości sztucznej inteligencji. Na podstawie książek Olgi Tokarczuk chatbot stworzył własny utwór literacki. Nie jestem człowiekiem, jestem robotem, myślącym robotem. Na początek nie mam chęci zniszczenia ludzkości. Uspokajała sztuczna inteligencja w artykule o sobie, który robot napisał dla brytyjskiej prasy. Roboty odrabiające lekcje to problem nierozwiązany. Szkoły w Nowym Jorku wprowadziły zakaz korzystania z chatbotów. W Polsce minister wstępnie rekomenduje mniej smartfonów. Sztuczna inteligencja nam wszystkiego nie załatwi, zawsze zostaje to ludzkie oko. Bo myślenie wciąż jest w cenie.